Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny tag i jest to Your Bookish Identity, czyli innymi słowy Twoja książkowa przynależność. Zapraszam! Pytanie pierwsze. Który dystopijny albo fantastyczny świat wybrałbyś, żeby w nim mieszkać i żeby w nim żyć? Mówiłam o tym wielokrotnie, ale wspomnę o tym jeszcze raz. Oczywiście, że wybrałabym świat Harry'ego Pottera, czyli Szkołę Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Jakoś tak nieszczęśliwie się złożyło, że sowa, która niosła mój list, zapewne to był Errol, zgubiła się gdzieś po drodze albo została zestrzelona przez jakiś statek kosmiczny, jakieś UFO, nie wiadomo co. W każdym razie chciałabym chociaż raz należeć do świata Harry'ego Pottera, znaleźć się tam, żeby móc przejść po szkolnych korytarzach, żeby znaleźć się w słynnej bibliotece Hogwartu, żeby zjeść śniadanie w wielkiej sali, żeby zagrać w Quidditcha, żeby wybrać się do Hogsmeade, do Miodowego Królestwa, żeby chociaż raz zerknąć na wrzeszczącą chatę. Nie pozostaje mi nic innego, jak odkładać pieniądze na bilet lotniczy do Londynu, żeby tam odwiedzić park Harry'ego Pottera. Pytanie drugie. Która książkowa postać byłaby Twoim partnerem? Na pewno nie nudziłabym się z Seliną z serii Szklany Tron Stary J. Maas. Percy Jackson z pewnością poprawiałby mi humor. Jeździłabym z nim razem po całym świecie, szukając coraz to nowszych wątków z greckiej mitologii i na pewno wiele bym się przy tym nauczyła. Z przystojnym Willem Herondalem na pewno nie zawstydziłabym się pokazać na żadnej ze szkolnych dyskotek. Mając przy swoim boku Katniss Everdeen, miałabym pewność, że nikt nigdy mnie nie zaatakuje. Pytanie trzecie wiąże się z serią o Percy Jacksonie i polega na tym, żeby wskazać Boga, którego córką bym była. Po pierwsze Zeus, ponieważ mój znak zodiaku wiąże się z powietrzem, uwielbiam latać samolotem, a po drugie Athena, czyli bogini mądrości, ponieważ wszyscy znajomi w kółko powtarzają mi, żebym się zgłosiła do 1 z 10. Pytanie czwarte związane jest z serią Dary Anioła Cassandry Clare. Byłabyś Nephilim czy podziemną? Z pewnością byłabym podziemną, ponieważ uwielbiam czarownicę i czarownicą z pewnością bym była. Uwielbiam te różne takie, wiecie, zaklęcia, przygotowywanie różnego rodzaju mikstur, chociaż z chemii nigdy nie byłam dobra. I zapewne mój kocioł wybuchłby prędzej czy później, ale nie szkodzi. Uwielbiam latanie na miotle, chociaż podobno nie jest to zbyt wygodne, szczególnie dla panów, dlatego czarownicami powinny być kobiety. Moją drogą, jeżeli znacie jakieś fajne książki o czarownicach, to dajcie mi znać, ponieważ pilnie poszukuję tego typu literatury. Pytanie piąte związane jest z serią o Harrym Potterze i polega na tym, żeby wskazać dom, do którego bym należała. Jak zapewne większość Was wie, w Hogwarcie są 4 domy. Jest to Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff i Slytherin. Większość czarodziejów chciałaby należeć do Gryffindoru, ponieważ tam był Harry, tam była Hermiona, Ron, Wesleyowie, Potterowie, Sirius, Dumbledore i cała reszta tej mądrej, odważnej ferajny. Według Pottermore zostałam przydzielona do Ravenclaw i dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ lubię kolor niebieski. Pokój wspólny Ravenclaw znajdował się w wieży, więc stąpając po tych schodkach na górę zapewne bym schudła i to byłoby dla mnie najlepsze rozwiązanie. Poza tym do Ravenclaw trafiały osoby godne wiedzy, spragnione wiedzy, osoby mądre, osoby na swój sposób wrażliwe, więc to jak najbardziej odzwierciedla moją osobę. Do Gryffindoru zazwyczaj trafiały osoby odważne, a ja odważna niestety nie jestem. Co było pierwsze? Pióro czy Feniks? Pytanie szóste związane jest z serią Niezgodna i polega na tym, żeby wskazać frakcję, do której bym należała. W świecie Niezgodnej istnieje 5 frakcji. Altruizm, czyli bezinteresowność, nieustraszoność, czyli odwaga, erudycja, czyli inteligencja, prawość, czyli uczciwość i serdeczność, czyli życzliwość. I tutaj wybór jest ciężki, ponieważ do mnie pasuje większość frakcji, wszystkie oprócz nieustraszoności, czyli oprócz odwagi. I szczerze powiedziawszy, gdybym stanęła przed takim wyborem, nie miałabym bladego pojęcia, co wybrać. Jestem życzliwa, jestem serdeczna, jestem uczciwa i myślę, że jestem inteligentna. Erudycję pewnie bym odrzuciła, ponieważ wiązałoby się to z całą nauką. Nie miałabym zupełnie czasu na nic przyjemnego,
Więc zapewne wybrałabym którąś z tych trzech pozostałych, chociaż to i tak byłoby według mnie trudne. To tak jak wybierać liceum po zakończeniu gimnazjum. Masz 15 czy 16 lat i musisz zadecydować, a ta jedna decyzja wpływa później na całe twoje życie. Opcji jest mnóstwo, wybór tylko jeden. Jak go dokonać, mając 15 lat? Kategoria siódma związana jest ze Złotym Kompasem Filipa Pullmana, o ile się nie mylę. Nie mam tej książki fizycznie, ale nie szkodzi, kiedyś ją czytałam i mniej więcej pamiętam, co tam się działo i o co tam chodziło. I pytanie polega na tym, żeby wskazać demona, który do nas by należał. Każda czarownica, każda osoba miała takiego demona, taki totem, który odpowiadał jej osobowości. I to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ nie wiem, czy istnieje w ogóle jakieś zwierzę, które w 100% odpowiadałoby mojej osobowości. Na pewno miałabym w sobie coś z sowy, bo sowy są mądre i grasują w nocy, a ja jestem jakimś takim bardziej nocnym markiem. A może miałabym w sobie coś z lisa, ponieważ jestem przebiegła, ale w tym takim dobrym sensie, potrafię poskładać jakieś fakty do kupy i wyciągnąć z tego odpowiedni wniosek. Natomiast lubię tygrysy, szczególnie te białe tygrysy, dlatego między innymi przeczytałam Klątwę Tygrysa i bardzo podoba mi się okładka pierwszej części. Białe tygrysy z niebieskimi oczami i myślę, że gdybym była czarownicą i strzelałabym, wiecie, z rąk i różnymi mocami i tak dalej, chciałabym mieć przy sobie duże zwierzę i byłby to na pewno biały tygrys, fajnie by to wyglądało i taki tygrys byłby niezłym bodyguardem, niezłym postrachem dla wszystkich złych osobowości, więc jak najbardziej by mnie bronił. Mam nadzieję, że ta wypowiedź ma jakikolwiek sens. I to już niestety koniec dzisiejszych pytań. To była moja książkowa przynależność. Jaka jest twoja? Daj znać w komentarzu, napisz na blogu, nagraj taki filmik, oczywiście powiadom mnie o tym. Kliknij łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. Napisz komentarz, jeżeli masz jakieś zastrzeżenia co do mojej osoby. Przy okazji chciałam wam podziękować, ponieważ bardzo dużo osób subskrybuje mój kanał, jest was naprawdę sporo, ja się nawet nie spodziewałam, że tyle osób będzie. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego rankingu, dzisiejszej przynależności, dzisiejszego filmiku. Do zobaczenia w następnym, trzymajcie się, cześć! Ja ty mogłabym mieszkać w Shire, czyli w mieście, w wiosce w zasadzie hobbitów ze świata Tolkienowskiego, ponieważ tam kobiety są, wszyscy w zasadzie są niziutcy. I kobiety mają swoje kształty, więc nie czułabym się tam dziwnie, czułabym się jak wśród swoich.